kreatywnej. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy oraz zapraszam Was do lumpeksu, czyli taka seria, którą od jakiegoś czasu prowadzę. Pokazuję Wam tam lumpeksy nowe, kolejne, które odkrywam razem z Wami. Niektóre to są lumpeksy, które już znam od długiego czasu, ale pokazuję Wam, jak to wygląda, jakie tam są ceny, asortyment. No i dzisiaj właśnie odcinek z tej serii. I dzisiaj zobaczycie relacje z Pszczółki. To jest sieć krakowskich lumpeksów. Nie wiem dokładnie, ile jest tych sklepów. Ja chodzę tylko do jednego, więc pokażę Wam relację właśnie z tego sklepu. To jest sklep, który znajduje się na Bieżanowie. W zasadzie może bardziej nawet na Prokocimiu. W każdym razie adres zaraz Wam podam na ekranie i będzie też w opisie filmu. Jest to jeden z sklepów tej sieci i często pokazywałam Wam rzeczy z tego sklepu, ale nawet nie mówiłam, że są stamtąd. Z jednym wyjątkiem pokazywałam Wam suknię ślubną, taką przepiękną, złotą, z takiej koronki i z takim tutaj upięciem na ramieniu i była ona pokazana w programie o sukniach ślubnych z lumpeksu, który podlinkuję Wam oczywiście w opisie filmu. Wkleję Wam też ekran na końcu. Także kochani, możecie sobie zajrzeć, przepiękna, cudowna suknia i za tą suknię zapłaciłam około 300 zł. No i moi drodzy, pokażę Wam przebitki z tego sklepu i opowiem Wam trochę o tym, co tam jest, jak to tam wygląda, a później już zapraszam Was na stylóweczki z rzeczami, które kupiłam. I będą to rzeczy, które kupiłam tam bardzo, bardzo markowe i jeszcze kilka dodatkowych rzeczy z wyprzedaży. Zapraszam. Proszę Was też bardzo serdecznie o subskrybowanie mojego kanału, wciśnięcie sobie przycisku powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowościach oraz polubcie filmik. To mi bardzo pomaga, także bardzo Was proszę. Kochani, tutaj widzicie wejście do Pszczółki właśnie, tam na Prokocimiu. No i wchodzimy do sklepu. Tutaj przy samym brzegu możecie zobaczyć, o, jak wygląda cała sala, ta główna, z wycenionymi rzeczami. O, tutaj czapka, którą potem Wam pokażę. Jakieś stylówki z manekinów. Zobaczcie, całkiem przestronny, jasny sklep. Duży dosyć wybór, wszystko jest ładnie na wieszaczkach powieszone. Tutaj są kurtki, za chwilę zobaczycie płaszczyki, rzeczy dziecięce, tam z tyłu widać suknie ślubne, tutaj też kurtki. No i tutaj już jest przejście na rzut taki bliżej tych sukien ślubnych tam, którą jedną z nich Wam pokazywałam. Tam są z tyłu rzeczy męskie. Tutaj jeszcze są jakieś bluzki damskie po prawej stronie. No i moi drodzy, pokażę Wam tutaj troszkę przebitek ze sukien ślubnych, bo naprawdę jest tam duży wybór sukien. Nie są aż takie tanie, bo kilka stówek za te suknie trzeba zapłacić. Niektóre są naprawdę do pralni, się nadają. Niektóre są takie typowo retro, vintage, niektóre bardzo nowoczesne i powiem Wam, że naprawdę można tam znaleźć suknie z pięknych materiałów. Tutaj taka suknia z koronką przykładowo. Niektóre są śliczne, naprawdę, i można wybrać coś za kilka stówek, dać do pralni i macie niedrogim kosztem. Naprawdę niektóre przepiękne, haftowane suknie, które w sklepach kosztują po kilka tysięcy złotych, także to wcale nie jest, kochani, taka mała oszczędność, jeżeli komuś bardzo nie zależy, żeby mieć na miarę szytą suknię. A naprawdę niektóre warto. O, tutaj jest taka jedna przepiękna, taka tiulowa sukienka, która mi się bardzo podoba osobiście. No i typowo vintage, zobaczcie, lata 80. Też można na jakąś przebierankę, na bal kostiumowy. O, tutaj też całkiem ładna suknia z tiulem, z pięknymi haftami. Naprawdę warto tam zajrzeć. No jest spory wybór, tak jak widzicie. Teraz pokazuję Wam tu już poszczególne rzeczy, jakieś sukienki, bodajże tu będą. Nie, chwileczkę, to są chyba rzeczy, tak, to są rzeczy takie typowo markowe już. Takich lepszych firm. One są na osobnym wieszaku tam, także jak jesteście zainteresowani takimi typowo markowymi rzeczami, to oni tam właśnie je mają tak na środku, na takim mniejszym, okrągłym wieszaku wystawione. No i tu Wam pokażę też przebiteczkę z butów. Chwilowa taka przebitka. Powiem Wam, że tutaj jest część na wadze i też buty na wagę. No tym razem nic nie znalazłam. Czasami tam udawało mi się kupić całkiem fajne buty na wagę, ale tym razem już były takie resztki.
No i rzeczy na wagę też są całkiem warte uwagi, godne uwagi, ale no niestety nie wychodzą zwykle tak aż tanio, chyba że rzecz jest bardzo lekka. Także czasem warto bardziej zajrzeć na tą wycenę, bo wbrew pozorom czasem na wycenie można kupić coś taniej niż na wadze, ze względu właśnie na to, że coś może być ciężkie. Sukienki na wagę, spódnice na wagę, jak tu widzicie. O, i tutaj już ja coś wybieram pomału, oglądam. Jakieś bardziej konkretne rzeczy. Tutaj w całkiem fajnej firmy wełniany kardigan był, ale bardzo duży. Oglądam jeansy. Spodnie też, duży wybór spodni, różne takie kolorowe, modowe spodnie. Całkiem sporo tego było. Dosyć fajne kurtki też można było tam znaleźć. Ja tutaj płaszczyki, kurtki też oglądałam, bo zawsze jestem ciekawa, czy jakichś tam takich perełek nie uchwycę. O, już mamy teraz przebitki, kochani, z przymierzalni i tu przymierzam taki Benettona żakiet. On jest chyba z wełną, z tego co pamiętam. Nie jestem pewna, czy to było 100% wełny, ale chyba Wam tam pokażę metkę jeszcze. Spódniczka była na mnie niezbyt dobra, nie podobałam się sobie w tej spódniczce, jakoś źle się układała. Natomiast ta kurtka w taką jodełkę całkiem ciekawa była. I no, zastanawiałam się, czy ją kupić, ale jednak jej nie wzięłam. Była dosyć droga, a mam bardzo podobnym stylu płaszcz. Tutaj widzicie szczegóły tej kurteczki. I będę pokazywać, zdaje się, że tutaj właśnie metkę ze składem. Tak mi się wydaje, że tam była dużo, albo całe wełniane, albo duży procent wełny. Nie, 55% poliester, czyli jednak nie. Kochani, no i tutaj jest sukienka, która mi się bardzo, bardzo spodobała, ze świetnym składem, takim mieszanym, ale bardzo, bardzo dobrym składem, naprawdę. No i ta sukienka mnie zachwyciła i krojem, i kolorami, i stylem w ogóle. No i ten materiał też wydawał mi się fajny. Oczywiście tutaj troszkę jest na mnie tak minimalnie duża w pasie, bo ja naprawdę mam wąski dość pas, jak na moją sylwetkę. I no i myślałam właśnie, żeby ją sobie później nosić z paskiem. Naprawdę w fajnym składzie, jak tutaj widzicie, całkiem dobry ten skład. Jest tam jedwab, między innymi wełna. No i tutaj też widać materiał. Bardzo chciałam Wam pokazać właśnie ten rodzaj materiału. I teraz będziemy oglądać płaszczyk. Mam tutaj, pokazuję Wam, bo mam bardzo podobny. Właśnie kupiłam wcześniej w innym sklepie i pokazywałam w stylówkach. A tutaj już mój płaszcz, który mierzyłam w tym sklepie. Mój w sensie, że bardzo mi się spodobał. Naprawdę superowy płaszczyk ze skóry, vintage, lat 80. Biało-czarny, taki w stylu Chanel, ale tak mięciutka skóreczka. I to, co widzicie białego, to nie tyle jest taki kołnierz czy szal, tylko to jest kaptur. Kaptur dopinany, który można właśnie tak sobie związać pod szyją, można założyć sobie zupełnie na głowę, zaraz tutaj zobaczycie. Całkiem fajnie to wyglądało. No i ten płaszczyk kosztował 70 zł, więc się nie zdecydowałam na niego, ale naprawdę mi się podobało, bo był przemiękki, bardzo milusieńki i jak nówka, naprawdę. Można powiedzieć, że to był tak świetny stan, że no te 70 zł to nie było wiele, ale no po prostu nie nastawiałam się też na taki duży wydatek. No i ostatnio unikam takich niepotrzebnych wydatków, no to nie jest rzecz, którą bym nosiła codziennie, czy byłaby bardzo, bardzo praktyczna, ale bardzo ciekawa, bardzo dobrej jakości i no jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, taka mięciuteńka skórka, pięknie wykończony płaszcz, naprawdę. Taka kremowa skóra tam jest i z tyłu jest też takie cięcie i właśnie wystaje tam taki klin takiej kremowej skóry. Naprawdę bardzo ładny XS-ka. Także mały płaszczyk, oversize'owy krój, bo to krój na lata 80, ale elegancki właśnie. Kochani, mam nadzieję, że podobała się Wam ta relacja. Jak mówiłam, ja tam robię czasem zakupy. No i nie wszystkie rzeczy, które widzieliście w tych przebitkach, kupiłam. Tak jak wspominałam o tym płaszcza, nie zdecydowałam się jednak kupić. Trochę odstraszyła mnie cena. Może 70 zł za vintage'owy, przepięknym stanie płaszcz, to nie jest dużo. Być może go jeszcze kiedyś kupię, może będzie jakaś wyprzedaż. Na razie zdecydowałam się nie kupować. Nie jest to rzecz niezbędnie potrzebna w danym momencie. No i szczerze mówiąc, pewnie nosiłabym go tylko do dwóch rzeczy, więc stwierdziłam, że nie jest to na tyle uniwersalne, by jednak kupić ten płaszcz. No i nie kupiłam też żakietu, który tam mierzyłam, takiego z Benettona, to też widzieliście. Natomiast kupiłam tą sukienkę, którą mam na sobie. I ta sukienka jest przesuperowa.
jest bardzo dobrej marki, którą zobaczycie na ekranie, nazwę tej marki, i ma świetny skład. Naprawdę tutaj są same dobroci w składzie. Nie jest to 100% naturalny skład, ale naprawdę bardzo dobry. Jak na takiego typu ciuch, to jest super i dzięki temu też to się w ogóle nie łychmaci i w ogóle ta sukienka jest w idealnym stanie. Miałam pewne wątpliwości co do jej zakupu, ale mimo tej dosyć wysokiej ceny, bo ona coś kosztowała około 50 zł, to zdecydowałam się na nią, bo jest przecieplutka, bardzo miękka, no i tak jak Wam mówiłam, świetny jest ten materiał, no i bardzo podoba mi się jej krój. Ona jest, mimo że trochę tak jakby pogrubiająca przez ten gruby materiał, to bardzo, bardzo spodobał mi się wzór tej sukienki, jej właśnie jej krój, bo jest bardzo wdzięczny, mimo grubości swej. No i trzeba oczywiście ją odpowiednio wystylizować, więc pokażę Wam teraz dwie propozycje mojej stylówy. I tak, pierwsze to będzie właśnie to, co mam na sobie. Zobaczcie, jak się tutaj w tym przechadzam. Włożyłam sobie taki jedwabny pas jakby frakowy, czy też smokingowy. Możecie zobaczyć, tu z tyłu jest szerszy właśnie. W kratkę szkocką, bo chciałam nawiązać już do takiego mega szkockiego stylu. I czerwony golf. Do tego czerwony szalik w tą samą kratkę, co pas. I płaszcz swetrowy, też taką delikatną kratkę w czarny rzucik, bardzo długi płaszcz swetrowy, no i to mi się podoba, jest fajne, jest wygodne bardzo, jest bardzo ciepłe, naprawdę to jest mega, mega ciepła stylowa. No i też dlatego kupiłam tą sukienkę, bo często jak jest już tak bardzo, bardzo zimno, to rezygnuję z sukienek, a lubię bardzo nosić, więc uważam, że to jest świetny zakup i będzie bardzo uniwersalny, ona ma trochę taki krój w stylu lat 60-tych, 70-tych, który bardzo mi się podoba i jest bardzo wdzięczny. No i druga stylowa z tym samym, bardzo podobna, ale grube rajstopy, cięższe trochę kozaki, ale za to czarne body pod spodem, więc tutaj czarne dodatki, bez tych już ożywiających kolorów. I też jest to fajna stylówka, bardzo, bardzo mi się podoba. Pewnie taka bardziej codzienna, chociaż w tym pewnie będę bardziej chodzić w zimie, bo jednak ten golfik tutaj fajnie ociepla pod szyją. No, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tej sukience, o tej stylówce. Mnie się bardzo spodobała i no i na pewno będę tą sukienkę nosić. Mimo że właściwie, wiecie co, taka długość spódnicy, często mam do niej obiekcje, ale w tej sukience akurat mi się to mega podoba. Jest fajnie uszyta po prostu. Kochani, następna rzecz, jaką kupiłam w tym sklepie, a której nie było w przebitkach ze sklepu, bo po prostu kupiłam ją już wychodząc ze sklepu. Czasem tak jest, że robię zakupy, no i tam nie wzięłam wiele rzeczy, bo stwierdziłam, że no dosyć wysokie ceny, bo powiem Wam, że naprawdę tam nie jest tanio. No to stwierdziłam, że jednak jak złapałam tą rzecz, to w ostatniej chwili przy wyjściu, bo ona wisiała blisko wyjścia ze sklepu. No i właśnie stwierdziłam, że jest to na tyle fajna rzecz, że ją kupię. To jest, kochani, 100% wełniany sweter, taki sportowy, Tommy Hilfiger. No i oczywiście nie tylko dlatego, że jest markowy, ale że jest 100% wełna. Jest taki właśnie sportowy, potrzebowałam takiego swetra, który by się fajnie nadawał nawet na taki cienki golf, czy wełnianą podkoszulkę sportową, na wycieczki, na takie, wiecie, wypady sportowe, gdzieś na spacery. Coś fajnego pod szyję. I poza tym też bardzo spodobał mi się ten myk, bo teraz, nie wiem czy wiecie, ale bluzy i swetry z takim otwarciem na zamek pod szyją są bardzo, bardzo modne. To jest w ogóle chyba sweter męski, mały, aczkolwiek nie jestem pewna, bo w zasadzie nic takiego zdecydowanego nie świadczy, prócz takiego sportowego kroju o tym. Ale bardzo mi się spodobało, to on jest taki bluzowaty jakby. Mnie się właśnie on kojarzy z taką sportową bluzą, tylko że jest swetrem i to w dodatku 100% wełniany, we świetnym stanie. Może uda mi się pokazać Wam, w ogóle nic nie jest złychmacony, jest naprawdę piękny. Ma bardzo ładny kolor. No i tutaj zrobiłam dla Was stylóweczkę z takimi leggingsami w kratkę i one mają też takie z boku lampasy w kolorach tego logo właśnie. One, to jest trochę może bardziej czerwone, ale właśnie tam są paski takie białe, bordowe. Fajnie mi to do tego wyglądało, do tego buty wysokie. Na wycieczkę oczywiście włożyłabym bardziej sportowe jeszcze buty, pewnie takie górskie. No i jakąś sportową kurtkę, kamizelkę ewentualnie. No i uważam, że jest świetna, świetna stylowa. Mogę tak normalnie nawet na taki luźniejszy dzień chodzić sobie do pracy. Czemu nie? To jest długi sweter i to wygląda całkiem estetycznie według mnie. Nie jest to aż tak sportowe, że nie można normalnie na co dzień się tak ubrać.
na taki trochę luźniejszy, sportowszy dzień. Sportowszy. Kochani, i zobaczcie, jeszcze tutaj od razu pokażę Wam trzecią rzecz, którą kupiłam w tym sklepie, bo tylko trzy rzeczy kupiłam. To jest czapka. Aha, i za ten sweter dałam ponad 30 zł, więc no nie mało, nie mało, no ale 100% wełna, Tommy Hilfiger, czyli dobra marka, no i świetny stan, więc stwierdziłam, że się naprawdę opłaca. W dodatku właśnie bardzo modny ten zamek pod szyją, którego jeszcze nie miałam, nie mam jeszcze w garderobie swetra z takim właśnie otwarciem. No i kolejna rzecz, też właśnie była przy wyjściu już ze sklepu na manekinie i sobie też ją zdjęłam i wzięłam. I czapka też nie była bardzo tania, bo kosztowała, tutaj jest cena jeszcze, 3 dychy. Tyle co ten sweter, no trochę, ten sweter tam 30 kilka kosztował. No więc droga, ale to jest, kochani, Hugo Boss, 100% wełna. No i ja nie uznaję sztucznych czapek, bo one elektryzują włosy, no i w ogóle ja bardzo nie lubię mieć gdzieś przy twarzy coś sztucznego. Zresztą w ogóle, wiecie, ja nie lubię sztucznych rzeczy. Więc dla mnie czapka tylko 100% wełna, albo futro, albo jakiś kaptur bawełniany, coś, co jest naturalne. Tym bardziej, że moje włosy są bardzo puszące i bardzo się elektryzują, jeżeli... Nie mam takich gładkich włosów, muszę sobie je wygładzać, żeby po ściągnięciu jakiejś sztucznej rzeczy one nie stały mi na wszystkie strony, niestety. No i dlatego, kochani, kupiłam tą czapeczkę Hugo Boss. No i zobaczcie tutaj w stylówce właśnie z tam sportowym zestawem, jak to wygląda. Moim zdaniem jest naprawdę urocza ta czapka, fajna, bo jest taka dłuższa z tyłu, taka nowoczesna. Mięciusieńka jest ta wełna i ona w ogóle nie gryzie, bo ja się bałam... Wiecie, bałam się trochę, że ta czapka, ponieważ jest 100% wełny, będzie mnie gryzła tutaj w czoło. Ja bardzo tego nie lubię. Mam dosyć suchą skórę, nie przesuszoną, ale mam rodzaj taki delikatny skóry dosyć i, no i po prostu bałam się, że będzie gryzło, ale nie gryzie, w ogóle nie gryzie. Jest bardzo, bardzo mięciutka i przyjemna. Jeszcze ją wyprałam w takim zmiękczającym płynie i w ogóle jest taka ekstra. No i świetnie, świetnie się będzie właśnie sprawdzać na takie sportowe wypady, na wycieczki. Także jestem z tych zakupów bardzo, bardzo zadowolona. Uważam, że są mega ekstra. I wiecie co, nie ma sensu tutaj iść na ilość. Co jest to z tego, że ja bym kupiła 10 rzeczy, wydałabym na to mnóstwo, potem bym musiała to odsprzedawać. Wolę Wam pokazać więcej stylówek z czymś, co naprawdę będę nosić. Ewentualnie czasem coś, co kupię też na jakąś inwestycję, żeby odsprzedać, ale tutaj są same rzeczy dla mnie, które naprawdę mi się bardzo podobają i są wysokiej jakości. No i te zakupy też wcale nie były takie tanie, mimo że kupiłam tylko 3 rzeczy, ale za to naprawdę takie rzeczy strzał w dziesiątkę i to jest najważniejsze. Piszcie koniecznie, czy Wy też lubicie kupować takie mega super rzeczy, czy kupować tak na chybił trafił i potem dopiero segregować. Ja ostatnio bardzo ograniczam takie nierozsądne zakupy, dlatego pokazuję Wam więcej stylówek, a mniej nowych ciuchów. Ale niedługo będzie haul, duży haul vintage, bo mam przepiękne zakupy po 5 zł i już Was na niego zapraszam. To już bardzo niedługo. Kochani! Ponieważ mało rzeczy kupiłam, pokażę Wam jeszcze rzeczy z wyprzedaży, które kupiłam kolejnego dnia, nie w tym sklepie, ale w tym sklepie w Dobczycach po 2 zł, więc naprawdę mega, mega fajne zakupy, jestem bardzo też szczęśliwa z nich. I kochani, udało mi się kupić za 2 zł taką piękną torebkę w stylu Chanel, ona jest z wełny, to jest w ogóle, nie wiem czy River Island? Nie, French Connection, przepraszam. Chyba była tam też River Island torebka, której nie wzięłam. French Connection i ona jest, zobaczcie, w takim fuksjowym kolorze z wełny. To jest wełna, bo tam właśnie jest napisany skład. Różowa, w bardzo dobrym stanie, w ogóle nie jest zniszczona. Ma świetny pasek, taka rypsowa wstążka w tym stalowo-szarym łańcuchu jest. No i naprawdę mi się podoba ta torebka, ma fajną wielkość, jest leciutka, bo to jest właśnie wełna. Ma bardzo ładne wykończenie w środku. Jest wykończone takim fajnym, czarnym płótniem w środku. Naprawdę super wykończenie. Nie ma tu żadnych niedoróbek. No i bardzo mi się podoba. I zobaczcie, pasuje mi, bo od razu jak ją zobaczyłam, ten kolor, to wiedziałam, że moja spódnica taka na Chanel, którą też widzieliście w stylu Chanel, będzie do niej pasować. I właśnie płaszczyk taki w stylu lat 60., w którym, nawiasem mówiąc, ostatnio byłam i odbierałam nagrodę taką z pracy. Także właśnie stwierdziłam, że do tego to będzie super wyglądać. No i zobaczcie, do tego różowego właśnie płaszcza z takimi roweczkami jakby na lata 60. Czarne kozaczki, pod spodem mam sukienkę, którą zaraz zobaczycie.
No i ta torebka. I to jest super kolor i zawsze chciałam właśnie mieć torebkę w takim kolorze. Wcale nie jest łatwo kupić fajną torebkę właśnie w takim kolorze, żeby nie była kiczowata. A ona jest bardzo, bardzo fajna i stylowa. Też przez ten miękki materiał, przez tą wełnę, z której jest zrobiona. Także 2 złote, wow! Mega, jestem bardzo zadowolona. Tanio i świetnie. Kochani, kupiłam jeszcze sukienkę, która też mi się bardzo podoba. Jest na mnie tak pół numeru za duża, ale ja ją będę nosić z paskiem. To jest sukienka na lato. Bardzo dobrej marki. To jest chyba już marka vintage teraz, bo ja mam futerko takie dosyć stare, sztuczne, czarne, właśnie tej marki Paris Kate and I, ale mają markowe, fajne te rzeczy, bardzo dobrej jakości. To jest 38, czyli tak jeden rozmiar za duży na mnie. Bardzo dobry skład, bo to jest bawełna z jedwabiem. I piękny kolor, taki jakby trochę różowy, wchodzący w takie czerwone wino. Ja bym powiedziała, że to jest takie lekkie, czerwone, półwytrawne wino na lato. Coś takiego, no i właśnie ona się mi kojarzy z latem, jest bardzo fajna, taka, taka przyjemna, cieniutka. Ten materiał jest trochę taki właśnie w dotyku jak bawełna, ale czuć, że jest, że ta delikatność jedwabiu tam jest po prostu. No i ma fajne zakładki, ja do niej włożyłam pasek szeroki, no bo tak jak mówię, ja nie mogę tej sukienki nosić bez paska niestety, bo ona jest na mnie tutaj trochę za luźna, muszę ją czymś tu spinać. No chyba, że sobie ją zwężę, ale na razie zostawiam ją tak jak jest. Być może wymyślę coś z jakimś fajnym, biżuteryjnym paskiem i do tego do kompletu ramionczka. Zobaczę, może coś właśnie wymyślę do nowego programu o przeróbkach dla Was, żeby Wam pokazać jakąś nowość. Bo już mam też żakiet obiecany i torebkę, którą mam pomalować, więc mam trochę planów, ale to pewnie powoli nastąpi, bo ostatnio jest słabo u mnie z czasem. Kochani, no i prócz tych dwóch rzeczy, ostatnia rzecz dziś, to już tak trochę dla żartów, pani mi tam dołożyła taki czepek, kochani, to jest czepek z jedwabiu i wiecie co, to jest bardzo fajna marka, Silke London. To jest taki czepek, powiedzmy sobie coś w rodzaju czapki, pokażę się Wam, ale oczywiście w latach może 50. czy 60. bym się tak może ubrała, natomiast no na pewno nie będę tak chodzić, trochę tak dla jaj Wam pokazuję, ale ja ten czepek sobie będę do kąpieli używać, czy jak sobie nakładam maseczkę, czy jak się pielęgnuję wieczorem, on będzie do tego super, zabezpiecza włosy, można wyłożyć pod spód, żeby się nie usmarowały, wiecie, no i to jest czysty jedwab, wyprany oczywiście już jest. No i będę sobie ten czepek po prostu używać tak w domu, do takich rzeczy pielęgnacyjnych, ale łatwo się go pierze, więc super, no i właśnie jest z jedwabiu, czyli jednocześnie też będzie pielęgnował skórę i włosy, nie będzie mi to elektryzowało tak jak od jakichś sztucznych rzeczy na głowie. Także fajny dodatek. O, przyszedł kotek się o coś upomnieć do mnie. Kochani, zapraszam Was już teraz serdecznie na kolejne programy i w kolejnym programie zobaczycie stylówki z manekinów, z butików krakowskich, z firm takich lepszych trochę, sieciówek, ale takich, wiecie, bardziej ekskluzywnych. Zobaczycie właśnie te stylówki manekinowe i moje propozycje, zrobione oczywiście z ciuchów z lumpeksu, niektórych nawet nowych. Także myślę, że to będą bardzo fajne stylówy, bo zrobiłam świetne zestawy właśnie, które pokazują, jak można takie ekskluzywne ciuchy z nowych kolekcji otworzyć z Dumpexu. Kochani, także bardzo, bardzo Was zachęcam do zobaczenia tego programu i oczywiście będzie już kolejny haul i to będzie haul vintage i też będzie między innymi tam pokazany nowy sklep, nowy, którego jeszcze nie pokazywałam. I przepiękne rzeczy vintage kupiłam, tak piękne, że jestem podekscytowana już dzisiaj. Kochani, do zobaczenia, serdecznie Was pozdrawiam, cześć! Jeszcze dodatkowa informacja, że być może niektóre filmiki będą teraz się pojawiać tylko raz w tygodniu. Nie mówię, że to będzie moją zasadą, ale trochę ostatnio mam mało czasu, bo zaczęłam studia podyplomowe z muzyki też. No i dużo projektów jest też muzycznych, także być może nie będę w stanie w każdym tygodniu wstawiać 2 filmików. Także wybaczcie, jeżeli akurat kiedyś tam pojawi się jeden filmik raz czy 2 razy. Miejcie wyrozumiałość, kochani. Do zobaczenia.